Czołgiem, 11 maja, jutro, Formoza, już się toczy Ranmagedon w Krakowie, jakiś Wiking zrany, w ogóle ten weekend to jest jakaś jedna wielka masakra. No przecież człowiek chciałby może pojechać w jedno miejsce, drugie, trzecie, ale no ja wiem, że na to wszystko trzeba jednak funduszy, ale się nie da. No po prostu się nie da, no bo przecież no kiedy, no jak czasowo i w ogóle. Także... Jak już wiecie z tytułu filmu, my wyruszyliśmy na Formozę po raz trzeci. Czy ostatni? Nie wiem, chyba tak. Aczkolwiek powiem wam, że jak moje dziecko usłyszało, że ostatni raz jedziemy do Kalisza i w ogóle, to jakiegoś takiego dużego focha walnęło i powiedział, no jak? Ona chce do Kalisza. I powiem wam, że no trasa jak trasa. No ja biegam ten OCR, żeby po prostu a to zobaczyć miejsce, a to wiecie, fajny obiekt, a to kurczę trasa jakoś fajnie poprowadzona i w ogóle przez ten, no, a tam nie mówię, że ona jest zła, tylko no, już 3 razy biegłem w tym lesie, no już może wystarczy, nie? Tym bardziej, że teraz już takie uwieńczenie z chłopakami, których znacie już w sumie z filmu z Obornik, czyli rok temu co się wydarzyło, jak ktoś nie widział, to polecam sobie zobaczyć i oczywiście w Obornikach też jesteśmy. To takie zwieńczenie, jeszcze chłopaki zdecydowali się na ultra, trzeba to robić. Zobaczymy jak to jutro będzie, ale co jest istotne, dzieciakom jakoś strasznie pasuje ta miejscowa tam, bo tam wiecie, a to jakiś wóz militarny, a to kurczę, nie wiem, czołg czy nie czołg, tam zawsze coś tam stoi, zawsze jest coś tam do dotknięcia i do zobaczenia, do tego jeszcze ten cały park, który tam jest wokół tego lasu. No świetna sprawa, tam wywalone jakieś hamaczki, kurcze leżaczki, cuda na kiju, nie wiem, dzieciakom jakoś tu pasuje, także wiecie, no jak wy na trasę, dzieciaki tam, żeby się pobawić i każdy jest zadowolony, nie? Dobra, nie przedłużam, idziemy na trasę, nie? Jak widzicie, chłopaki jak zwykle z masą zdążyli, ale rzeźba już nie bardzo. Cześć. Cześć, siemano. Cześć. I'm not afraid to die.
No i po Formozie. Jak było? Było dobrze. Warunki dopisały, nawet powiedziałbym, że było za gorąco już dla mnie, bo przecież w tym lesie to zero wiatru, zero niczego, słońce waliło, wody też zero, nawet to jeziorko, które tam było, jeziorko, no taka kałuża po tuningu, co była, też już wyschła, nie było ani grama wody, tam tylko tyle, co na początku strażacy polali. No i gdzieś tam w jakiejś rurze, ale to no ciężko było. Ciężko było, dobrze, że był punkt z nawadnianiem i było elegancko. Powiem wam, że jeżeli chodzi o same nowości, to gdzieś tam nic nowego chyba się nie pojawiło, ale tutaj mam jedno takie, nie wiem, może podpowiedź, może sugestie dla panów organizatorów. Wątpię, żeby któryś to widział, ale co jest istotne? Słuchajcie, jak macie to całe miasteczko a la Fallout i kurczę, ten paintball jest tam normalnie grany, no to co szkodzi wziąć te maski, żeby na sucho nie biegać po lesie, tylko wrzucić kurczę świece z dymem w te zabudowania i wtedy dać ludziom maski i niech sobie radzą. To by było coś. Także taka uwaga, że jak są te maski, no to może gdzieś tam je przesunąć, wrzucić trochę dymu i jeszcze wyciągnąć maksimum, bo takie na sucho bieganie z tymi maskami w lesie, okej. Spoko, fajnie, że się pojawiło, ale no można to lepiej wykorzystać, nie? Też się zgodzicie, też mi się tak wydaje. No i tyle, nie ma co przedłużać, kurczę, bo trzeba się sprężać i zagęszczać, bo za chwilkę znowu, kurczę, oborniki. Tak jeszcze tylko wam powiem, że dla mnie to chyba rzeczywiście ostatni kalisz, chyba że za rok znowu, jak się znajdą daty Ultra Runmagedonu z Formozą, to się zawsze nakłada chyba z Ustką. No to chyba odpuszczę jednak to Ultra Runmagedon, chociaż zobaczymy, wątpię, czy to odpuszczę, ale może.
No i wtedy, żeby sobie, wiecie, w jednym, że tak powiem, sezonie te cztery Formozy zaliczyć, no bo jednak chciałbym mieć porównanie, jak jest jeszcze w Ustce i w Gdyni, Gdańsku, gdzieś tam to robią, tą czwartą. No bo też by było fajnie obskoczyć wszystkie w jednym sezonie i może za rok się to zrobi, nie wiem, w tym roku na pewno Myślenice, ja tylko czerwiec na stanie, już się trochę obrobię ze wszystkim i biegam, jeżdżę rowerem, cisnę, bo oj, będę płakał w tych Myślenicach, a nie chciałbym bardzo naprawdę, bo to nie będzie lekkie, to nie będzie lekkie, więc no cóż. My widzimy się w Obornikach i to trzeba powiedzieć jasno, że jednak Formoza w Obornikach no zacniejsza jest niż ta w Kaliszu. To tyle mogę powiedzieć i to już naprawdę mam porównanie, byłem 3 razy, wiem co mówię. Także tutaj nie ma co, tak samo Ultra, no tutaj Ultra i tam Ultra, nie ma też co za bardzo porównywać, bo tu nawet przez to, że ten piach jednak nie naciągnie jeszcze w międzyczasie na trasie wody, no to też ten plecak nie jest taki ciężki jak choćby nawet na tym Ultra w Obornikach, więc to też trzeba mieć na uwadze. No i oczywiście na koniec nasza świecka tradycja, czyli pozdrowienia i to, co się działo, interakcje z ludźmi na trasie. Po pierwsze, dla pana, który rok temu gdzieś tam noszę razem wtedy robiliśmy i pamiętam, wywaliłem się też w Kaliszu już po samym biegu i po wszystkim gdzieś tam mnie spotkał w miasteczku i zagadał. Tam właśnie pytałem, co i jak, chwilę porozmawialiśmy. Kurczę, no 6 minut poprawiony czas, także na bogato, kurczę. Gratuluję. No i wiadomo, jak do przodu, to zawsze, kurczę, jest z czego się cieszyć. A druga sprawa, to znowu było przed startem. Słuchajcie, jakaś tam zadyma, wiecie, tam się drom i w ogóle, bo tutaj już ten startują, tu jeszcze nie mam, mieliśmy chyba za chwilę odbierać właśnie te atrapy kałachów i obciążenie do plecaka i coś tam z kamerą sobie, żeby jeszcze przez starcie, chyba wymieniałem baterię wtedy. Podchodzi do mnie taki młody człowiek, kurde, jak to brzmi, jakbym miał z 80 lat, nieważne, podchodzi taki młody gość do mnie i ten, dzień dobry, bo my pana filmy oglądamy, nie? I tam zaczęliśmy chwilę rozmawiać, mówię, Jezu, ja wiem, że PESEL i ten ryj, no widać, że to już nie pierwsza świeżość, nie? W sumie mało tego, powiem wam, że to już jest ten wiek, że jak rano wstajesz i nie boli, to nie żyjesz, więc tu nie ma żartów i nie ma co się śmiać. No ale kurde, z drugiej strony, no proszę pana od razu, no kurczę, nie, no nie róbcie tak więcej. Co nie zmienia faktu, że po pierwsze, chłopaki, naprawdę szacun, bo na pierwszy raz poszli na ultra. Druga sprawa, widziałem takie przerażenie w tych oczach, że normalnie oni chyba ten, jeżeli dobrze pamiętam, to z 10.35 razem z nami biegli. Tak, chyba na początku nawet wciągałem jednego z nich właśnie na kontener i widziałem tam przerażenie w oczach, ale zaraz po tym, po biegu już tak chyba, no niedziela to była w każdym bądź razie, chłopaki wysłali fotę, że dobiegli, żyją, jest okej, więc gratulacje i naprawdę szacun, bo jak na pierwszy raz, ja pamiętam jak ja byłem pierwszy przerażony, bo w Obornikach, ja w Obornikach poszedłem na pierwsze ultra i o Jezu, co tam się działo, więc naprawdę podziwiam i no co, mam nadzieję, że jak nie dojedziecie do Obornik, no to jeszcze gdzieś tam się na jakiejś trasie spikniemy, bo naprawdę podziwiam i na drugi raz żadnego proszę pana, bo to nie przejdzie, naprawdę nie przejdzie. Dobra, kończymy, ja idę to montować i co? Oborniki, nie? Na razie!